Szczęść Boże, witam Was w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie o modlitwie eucharystycznej. Epikleza to szczególne wezwanie, w którym Kościół błaga o zesłanie Ducha Świętego, aby dary, które zostały złożone przez ludzi, zostały konsekrowane, czyli stały się ciałem i krwią Chrystusa. I by ta niepokalana hostia, przyjmowana w Komunii Świętej, przyczyniła się do zbawienia tych, którzy będą ją spożywać. Następnie mamy opowiadanie o ustanowieniu i konsekrację. Przez słowa i czyny Chrystusa dokonuje się ofiara, jaką sam Chrystus ustanowił podczas ostatniej wieczerzy, kiedy to swoje ciało i krew złożył w darze pod postaciami chleba i wina i dał apostołom do spożywania oraz picia, a także polecił im uwieczniać to samo misterium. Spełniając nakaz otrzymany przez apostołów od Chrystusa, jedynego i najwyższego kapłana, Kościół sprawuje pamiątkę samego Chrystusa, wspominając zwłaszcza Jego błogosławioną mękę, chwalebne zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. I to tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za Wasz czas i uwagę. I proszę Was o komentowanie tego odcinka, dzielenie się swoimi pomysłami oraz tym, co przeżywacie podczas liturgii eucharystycznej. A w następnym odcinku będziemy kontynuować nasze rozważania na temat dalszej części modlitwy eucharystycznej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Szczęść Boże i do zobaczenia.